Hej moi kochani, moi drodzy, moi mili, witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Miło mi jest was gościć tego pięknego kolejnego dnia, który sobie spędzimy nad solastą? To chyba tak się nie wiem, czy to się odmienia. Powiedzmy, że to się odmienia. Wybaczcie moje skrzypiące krzesło, mam nadzieję, że to nie jest dla was taki duży problem. Natomiast witam was oczywiście bardzo serdecznie. Bardzo. I tak znajdźmy się w świecie. Okej, znajdując się w zasadzie w świecie, powinniśmy tak sobie zerknąć, co tu dalej z tym całym fantem zrobić. Oczywiście już podejrzewam, ale spokojnie, najpierw się rozejrzyjmy. Załatwiliśmy tego ducha ostatnio, tak? Teraz coś chrupnęło. I zakładam, że coś otworzyło się w... Dobre pytanie, co się mogło otworzyć? Nie mam zaklęcia telekinezy. To mnie zastanawia. Tak, to jest jakby największy mój problem teraz. Dobra, to jest otwarte cały czas. Tu jest przejście na dole. Ale co mi to zmienia? Chyba, że tu jest jeszcze gdzieś jakaś runa, której gdzieś fizycznie nie widzę. Prędzej bym zobaczył cokolwiek. Szczególnie, że tam na wejściu nie mogłem nic zrobić źle, ze względu na to, że cztery te miejsca były, w których moglibyśmy stanąć i było wymagane, żeby tam cztery postacie rzeczywiście stanęły. It lost its mana, that's all. Depleted rune. Depleted rune. Depleted rune of what? Depleted rune. Aha, okej, jako relikt. No dobrze, wszystko fajnie, pięknie. I heard some kind of mechanism. No, czyli to się otwiera. A, tutaj jest przejście. Dobra, w takim wypadku wasza trójka... Oj, no przejdź sobie tędy. I ty też. Ach. No, ale przynajmniej wiem, że jestem w stanie wystartować w tamtym kierunku i jeszcze ma to jakieś ręce i nogi. Okej, przejdźmy sobie na dół. I teraz tak, zaraz, ja sobie muszę odpalić, jako że to jest kolejny dzień nagrań, to muszę sobie odpalić zdjęcie, które zrobiliśmy. Schody ostatnio były, więc zejście w dół. Ale to za chwilę. Najpierw podejdź noty tu tutaj. Hide armor. An identify potion. Zaraz, hide armor. 12 plus maksymalnie 2 dexa. 15 plus maksymalnie 2 dexa. No, tutaj to w ogóle jest bez sensu. Na tyle jest mi to potrzebne właśnie. Dobra, więc teraz schodami w dół. W dół, w górę, w prawo, w lewo.
Okej, teraz w górę, czyli tędy. Tak. I heard some kind of mechanism. W górę. W prawo. W górę i w dół. No i co, przejdźcie po prostu tędy, no. W prawo, w górę i w dół, dobra. Dobrze, że nie jest to jedna z tych zagadek, które są za ciężkie, albo no, jakieś kompletnie nieprzyjemne w żaden sposób. Dobra, w prawo. Góra i dół. Góra. Gdzie ja później dół znajdę? I dół. Teraz, jako że to jest ostatni, to też może byśmy sobie tak zapisali, bo pewnie zaraz się spotkamy z tym ciulem. Okej. Okay. Nie zmienia to faktu, że chciałbym się też tutaj dostać. Nie wiem, czy później będę mógł. Ale tutaj jest jeszcze takie coś. No to to ja wiem. Chyba, że później będę miał jakąś okazję. No nic, mam zawsze save'a, więc najwyżej sprawdzimy to jeszcze w przyszłości. A póki co... I think this slab has triggered something. Zobaczę, czy jeszcze się coś gdzieś... No, nie, niekoniecznie. Nie tędy. Nie tędy! O, no właśnie. Let's go through the portal. O, już te szkielety lecą. Find the master and the gem. Muszę znaleźć też gem. Okej, bo oni tak idą, na bank mnie wykryją. Skeleton Archer. No, nice. Czyli tyle było z tej tury zaskoczenia. No dobra, może zniknę im chociaż z oczu. Może niekoniecznie. Przynajmniej trochę byli zaskoczeni. Nice.
Skeleton Knight Archer. Gdzieś tu jeszcze był Archer. Pięknie. No naprawdę. Że on jeszcze jeden potrafi wyrzucić. Czekajcie, muszę sobie zmienić słuchawki. O, hej moi kochani. No i jesteśmy z powrotem. Musiałem wymienić, można powiedzieć, dźwięk mój od słuchu. Dobra. Trafiając do walki... Firebolt. Może pojedynczy na razie. Później będę szydził podwójnymi zaklęciami. Myk! Nice. No i to był rzut. This is the fire. Enforcer. Czy szkieletal Knight jest podwójny? Kryt. Nara. Piękne wyłączenie. Zostaje mi tylko dwóch przeciwników. Ohoho, aleś się musiał nawspinać, co? Naprawdę. To nie jest takie trudne trafić przeciwnika, jedynego przeciwnika, jaki stoi przed tobą. Gdzie idziesz? Skeletal Knight jest taki dosyć otyły w obrażenia. Kastuj spela. Jednak rzucamy tak. Dawaj. Oczywiście. Dobra, chociaż jednego trafiłaś. Nice. Piękny sneak attack. Come on. Nie przesadzajmy. No. No. Czasami myślę, że jak macie nie trafić, to po prostu nie traficie i koniec. Trafienie czasami graniczy z cudem. Szkastuj spela. Niech to będzie szpel ognia. I myk. No i pięknie, można było rzucić. Chociaż mogłaś już dorzucić to jedno obrażenie, naprawdę. Ja mam komórek na zaklęcia, tak przepraszam bardzo. Chyba mi wyszły komórki na zaklęcia. Zastanawiam się nad krótkim odpoczynkiem. Dobra, krótki odpoczynek ma sens. Odetchnijmy chwilę. Jeden, pięknie. 47 na 54. No, jeden punkt życia, myślę, że spoko. Serdeczne F5. Zobaczmy, co oni tam zostawili po sobie. Ci też zostawili, tylko tak w dziwnym miejscu. Szczały, 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 szczały. I na tym się kończy. Nie, bo to już jakoś sprawdziliśmy. No, nie ma jak sprawdzić. Dobra. Rozejrzyjmy się tu.
Lutuj wszystko, miecz oddaj. Dobra, tak przy okazji to moglibyśmy się poruszać trochę ciszej niż klasycznie. Co to? Co jest nie tak ze wszystkimi lustrami? Ho, ho, ho. A, droga. W zasadzie ten labirynt się jeszcze nie skończył. No dobra, ale co to był za mechanizm? What? Aha, tamte drzwi. Dobra, nie musicie się już skradać. This door cannot be open from here. Ojejku, no to skąd? Tutaj też coś jest... A, zaraz, z tej strony jest... Okej, to otwiera nam te drzwi. Czy to coś zmieni, jak wejdę do jeszcze jakiegoś tam... Powiedzmy, nie takiego, jak powinienem... Tego? Chyba niewiele to zmieniło. Dobra, w tę stronę. Aha, i rozumiem. I wtedy nas jakby rozrzuca po całym... Po całych tych lochach, tak? O to chodzi? Ja, zobaczymy. Nie, po prostu wiele rzeczy dzieje się na farta wtedy. Czyli warto jest wszystkie kliknąć, żeby odkryć. Dobra, i to gwarantuje nam wejście i możliwość długiego odpoczynku. No, powiedzmy, że jestem zajarany. Sprawdźmy więc tutaj. Dosyć... Nawet nie wiem, czy powiedzieć, że skomplikowane, to po prostu takie troszkę męczące. Okej, czyli kompletnie nic. To w zasadzie byłoby... Na tyle. W sensie, przejdźcie sobie tutaj. A ty, jak już tu jesteś, to stań sobie tu. A ty mi wskocz na górę. Powinienem być w stanie stąd zrobić. Oj, oj, oj.
Tam jest jakiś mutant popromienny. Ciekawe, którędy ona idzie. Aha, dobra, spoko. F5. Trochę nie spodziewałem się ataku, szczerze mówiąc. Kastuj spela. I zobaczymy, co z tego wyniknie. O, wyniknie, co wyniknie. Stań tu i nie daj nikomu przejść. Jeden. Ej, ty. Myk. Ja bym się nie obraził, jakbyś sobie... No, tutaj sobie stanął. Chociaż widzę, że możesz się nawet ruszyć. Tak dosyć zdrowo. Enduj turn. No nie. O, bardzo nie. Kasztuj spela. I myk. Teraz się zamknęło. No, można było to wykorzystać. Nic. Czy długiego łuku ktoś coś, gdzieś coś? Ona jako półelfka? Czy pani w ogóle jako półelf może... No ciekawe. No nic, to też nie ten świat, pamiętajmy cały czas. A tu? Wykrycie dobra i zła. Dobra, to teraz tak. Pan sobie stanie... tutaj. Słyszałem jakiś kind of mechanizm. Się przejść w taki tryb wykrywania. Dobra, zanim cokolwiek innego dotknę, krasnolud, łazisz. Bo tu jest zaraz zejście na dół. Aha, no dobra, bo będę mógł tak czy siak zejść tędy, wejść tamtędy, przejść owędy. Czy zaraz to wy w ogóle stańcie sobie tu. Co za ludzie. Chodź no tutaj. Stań sobie tu. Chodźcie tu. Wyleźcie tam. Jak na rany po prostu. A wciśnij. Okej, to nam otwiera to przejście. Ale to już w ogóle mi otwiera gdzieś tam dalej jakieś perspektywy. Zaraz, czy ja tu byłem?
Tak, tak, tu tak, walczyliśmy z tym takim. A very old painting. Ten malunek przedstawia jakąś wieżę? Dobra, ja słyszę jakieś mutanty zmutowane. Szkieletowy mak. Więcej ich jest. Dobrze, że tak w wejściu trochę. Dobra, to stanę sobie tu. Tak powinienem cię być w stanie trafić, dziadu. No, oczywiście, że z odpornością. Nie wiem, czy do niego... Nie chciałem do niego wbiec niepotrzebnie. Okej. No, okej. Powiedzmy. W sumie mogliśmy się poskrywać, no ale dobra, przygotuj się na melee atak, jak tylko coś tu wbiegnie. Kastuj spela. Dawaj! Nice! I teraz ja się tu odsuwam. Okej, dobra, widzę cię. Myk. Przynajmniej ukradkowy. Nie będę do niego szył w żaden sposób. Stanę sobie tu. Wymień broń. Przygotuj się na melee atak. I powoli przeciwnicy. Go tu będą dwa te... upiory. Ale spoko, jakoś spróbujemy dać sobie radę. No, poukładali go trochę. Use the power! Raz dziennie mam ten the unholy. Aha, tutaj nie pokazało tych. No dobra. Można było jednak okładać trupa. Bo liczyłem, że pokażę też tutaj tych, których nie widzę, czy nawet tych, których nie widzę, no ale... Kastuj spela. Chyba nie będziemy się tutaj... Jest! Poszedł kryt. Ale kostek. Nice. Dobra, super. No. Jaki ty jesteś zmarnowany, chłopie. Nie.
Brawo. Nie wiem, w co on strzelał. W sumie nie obchodzi mnie. Noż, come on! Jeden dodatkowy target to mi nie jest potrzebny. Dawaj! Och, powiedzmy. To będzie długa walka. Dużo za długa na to, co ja bym chciał. Noż, beznadziejny jesteś w tej walce, naprawdę. Ty i walka, chłopie. Nic, w końcu to nie umarli. Mogłem się postarać o jakiś młot albo coś. A nie marudzić w sumie. Dawaj. Ach. No żebyś ty po prostu w tej nazad... Jak cię 5 złotych, no. Haste. No, jej mogę wybaczyć. Jej się zdarza raz na 500, że nie trafi. Ciężko jest obłożyć przeciwnika kopami. No, na pewno nie, głupi szkielet. Jeszcze przeżył. Jak śmiesz, ty śmieciu. Chyba jednak się cofniemy i tutaj potem zrobimy długi odpoczynek. Dosyć ciężka walka, widzę. A wcale lżej może nie być. Dobra, w ten sposób... Dawaj, pozbądź się tego... Noż... Dobra, wy go sobie zabijecie, dawaj. Nice. Zawsze to sneak attack. Dobra, położył go spać. Pięknie. Pamiętaj, gościu, już masz 20 punktów życia. Ciebie kryt to wykończy. Nice, dobrze. Już myślałem, że to bycie w życiu i 5 złotych, no. Nice, nice, bardzo dobrze. Te, no, zdarza się. Ekstra. Yeah.
Ach, i musiał jedynkę, aby wszedł przez drzwi i się przestraszył. Ekstra. Uch, to było mocne. Przeżycie. Dobra, zbierajmy, co mamy zbierać. Krótkich łuków nie chcę, ale strzały mi się przydadzą zawsze. Złota trochę, brosze. Jakiś niezidentyfikowany potion. Dobra, moi drodzy, moi mili, chyba byśmy tam wrócili. Jest to jak wrócić, nie? Bo tu jest właśnie wyjście tędy, tędy, tędy. Dobra, dajcie sobie radę. Przyda nam się długi odpoczynek. Zaraz, co my tu mamy? Co to jest? Letargi, czy coś tam. I to przyda nam się w celu i zregenerowania zaklęć i różnych innych rzeczy, więc zaczekamy sobie 14 godzin. No dobra, niech będzie 14 godzin odpoczynku. Spele mam w zasadzie przygotowane. Teraz mając wszystkie moce, wszystkie zaklęcia. No jak? Będzie zniszczenie. Chociaż przyznam szczerze, nie wiem, na jakiej zasadzie są te rzuty kostkami. Ja mam wrażenie, że po prostu mam niesamowitego pecha, dlatego nie gram jako gracz. Jako mistrz gry gwarantuję to przeżycie moim graczom. Nie muszę się ograniczać, bo rzucam po prostu słabo. Studies of Necromancy. Nasłuchiwanie. Who are you? How did you get in here? Master Mardracht. You know my name? How do you know my name? We represent the Legacy Council, Master, and we mean you no harm. No harm. No harm, they say. They always say that. Always. They lie. Get out! I can still defend myself, you know. Oh, come on. Can't you see? We are too strong. Nie chcemy cię zawijać tutaj. All we ask is that you hear what we have to say. After that, we'll leave you in peace, if that's what you want. We are here to ask about the crown of the Magister, specifically about the gem of necromancy. What? What do you know of the crown? What are you plotting? We're not plotting anything. We don't really know what's going on, but the crown found us, and it seems that it wants to be whole again. Give me the crown. This is no task for the likes of I must find the other masters. Give me the crown. But now. Okej, okay, oczywiście. Moi kochani, spotykamy się w następnym odcinku, gdzie zobaczymy, jak mi pójdzie jeszcze milion razy rzucenie wszystkiego. Jeszcze raz. Także do zobaczenia.